Gość Radia Płońsk. Dzień dobry, Janusz Popłonkowski. Dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody znajdujemy się na Płońskim Poświętnym, a razem ze mną pan inspektor Stanisław Świerczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan założycielem jednostki 1006 działającej w Płońsku. Może najpierw o tym, co to jest w ogóle za jednostka, czym się zajmuje, bo może właśnie nie wszyscy, może już słyszeli, ale nie wszyscy wiedzą, co to dokładnie jest. Jednostka strzelecka 1006 Płońsk została założona 22 lata temu, powstała dokładnie 11 listopada i oczywiście była msza inauguracyjna w kościele parafii świętego Michała, no i był obecny na tej mszy świętej pamięci ksiądz biskup Kraszewski. Automatycznie w tym czasie było również odsłonięcie tablicy przy kościele świętego Maksymiliana, przepraszam, świętego Michała, tablicy poświęconej pomordowanym Polakom przez NKWD i hitlerowców, czyli Gestapo. Założycielem jednostki oczywiście, tak jak już wspomniałem, jestem akurat ja, ale na pytanie, czym się zajmuję? Trzy wyrazy, które przyświecają mi w życiu i staram się realizować. To są Bóg, honor, ojczyzna. I mówiąc całkiem szczerze, jestem dumny, że mam takie pokolenie wychowanków, którzy w tej chwili zajmują różne stanowiska. No, o niektórych nie mogę mówić, bo to jest tajemnica państwowa, a są na wysokich stanowiskach. Poza tym dumny jestem również, no wiadomo, wszyscy skarżą się na młodzież dzisiejsza taka, jaka jest. Ja z nimi nie mam problemów. I nauczyciele, czyli moi koledzy, też nauczycielem byłem, mówią, a ty to jesteś mądry, bo masz młodzież wybraną. To trzeba sobie na to również i zasłużyć. No właśnie tak od razu mi się kojarzy. Faktycznie mówi się teraz, że młodzież jest gorsza przez to, że nie ma tego przeszkolenia wojskowego. To prawda, że taka musztra wojskowa dodaje do pewnego charakteru? No, nie. Wojsko zawsze wymagało pewnego charakteru, to nie ulega wątpliwości. A odnośnie tego, co żeśmy powiedzieli, to sobotę i w niedzielę byli chłopcy na przeszkoleniu w Rypinie. Noc pod gołym niebem, wiadomo, za tego pod namiotem i tak dalej, i różnego rodzaju ćwiczenia. I to jest aktualna młodzież. No, muszę stwierdzić również, że ta młodzież moja kochana to już ma dzieci i tak dalej, czyli w różnym wieku, ale również są. My w tej chwili w Płońsku mamy również klasę gimnazjum, gdzie to nie są strzelcy, bo są za młodzi, bo tam trzeba mieć odpowiednie lata, ale są Orlęta. No i znowuż nawiązanie, wiadomo, Orlęta, czyli Orlęta Lwowskie po prostu. Z tym, że to jest później przyszły, po prostu liczymy na to oczywiście, jak najbardziej, bo wszyscy będą strzelcami. Jeśli nie, ale w każdym razie będą służyć ojczyźnie w jej obronie. Cały czas jest zapotrzebowanie, są chętni do takich klas i mundurowych w Technikum na Sienkiewicza, czy właśnie w jednostce strzeleckiej? Cały czas spływają chętni, kandydaci? Nie mogę w tym miejscu nie powiedzieć, że klasa mundurowa, która powstała w Płońsku, pierwszym wychowawcą byłem ja. Oczywiście, dlaczego powstała? Pytanie zasadnicze. I tu w tym wypadku jest największa zasługa mojego wychowanka, który jest aktualnie dowódcą jednostki strzeleckiej 1006 Płońsk, Sebastiana Milewskiego. Co on takiego zrobił? No, inne czasy. Zostali wysłani przez Komendę Główną Strzelca do Holandii. W Holandii rokrocznie odbywa się tak zwany Marsz Nijmegen, bo Polacy wyzwolili Holandię. No i oni mieli tylko przejść ten odcinek. No, delikatnie mówiąc, tak językiem troszeczkę młodzieżowym, dali plamę. Z 32 w plutonie przeszło tylko 3. A więc ci, którzy przeszli, ta trójka, to między innymi był Sebastian. To wpłynęło, że ówczesny wiceminister obrony narodowej przysłał do mnie
pismo osobiście na mój adres, żebym wskazał, gdzie w Płońsku można założyć klasę wojskową. No i oczywiście w takim układzie, wiadomo, gdzie pracowałem na Sienkiewicza numer 1, została klasa wojskowa i ministerstwo postawiło jeden warunek. Wychowawcą tej klasy ma być Świerczewski. Mogę tylko powiedzieć jeszcze, że jedna z tych moich wychowanek w tej chwili ma stopień doktora, jest wykładowcą na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. No, wiele przykładów mógłbym dawać tego typu. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Rok szczególny dla pana i dla jednostki, czy taki trochę na siłę wymuszony jest ten patriotyzm? Może i przez niektórych wymuszony, ale na pewno nie przez nas. I między innymi strzelcy planują, no będzie jedna z uroczystości, no między innymi przemarsz w Płońsku, zakończy się na stadionie w Płońsku. No i oczywiście w ramach naszej działalności będzie również, to uzgadniałem już, tylko jest kwestia terminu, że wyjedziemy również na teren Bitwy Warszawskiej, czyli Radzymin. Na tym cmentarzu pochowani są moi rodzice, a więc od najmłodszych lat wiem, co to jest i tak dalej. Jeżeli do Radzymina przyjechał święty Jan Paweł II i zobaczył, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, no ci, którzy się historią interesują, to powinni wiedzieć, ojciec świętego Jana Pawła II był w stopniu kapitana i walczył w 1920 roku. No to jest całe podłoże, cała historia w ogóle. No i oczywiście na tej kanwie my również będziemy. To, że jest w tej chwili tak zwana szarża arcelińska, to również zasługa Sebastiana. Jak ja im pokazałem ten cały rejon w ogóle, to tam jest w ogóle i pomnik kapitana Pogonowskiego i tak dalej. A on mnie się pyta, inspektorze, a czy w Płońsku to nie było? No ja mówię, no nie, no było to oczywiście bitwa nad Wkro, tu się dowodził Sikorski i tak dalej. No później zostało odgrzebane również, że dzisiaj już jest słynne, dlatego słynna szarża arcelińska właśnie pod Arcelinem. No i nie tylko w takie inicjatywy włącza się strzelec, także w paru filmach już uczestniczyli jego członkowie. Naprawdę jestem im bardzo dumny i oni mi się nie pozwalają zastarzeć. Między innymi również braliśmy udział w filmie Wyklęty. Ja byłem również jako statysta w tym. Teraz notabene 23 maja będzie inauguracja INTI w polskim kinie. Już mnie zaprosili oczywiście z zastrzeżeniem. Inspektorze, mundur galowy. A więc trzeba się po prostu przedstawić tak, jak powinno być. Ale chyba mundur galowy to u pana prawie codzienność. Jeżeli będę wjeżdżał w rejon Radzymina, a więc tam są ćwiczenia taktyczne, to tam się munduru galowego nie bierze. I to zakładam normalny mundur jak najbardziej, ale to już jest tak zwany mundur polowy. Natomiast na różnego rodzaju uroczystości, jeśli zapraszają, no więc również robię zgodnie z po prostu zapotrzebowaniem, ale zakładam go z wielką przyjemnością. Jeszcze tylko jedno na koniec. Jeżeli ktoś chciałby zostać strzelcem, jakie warunki musi spełniać? Trzeba po prostu się zarejestrować. Jeżeli jest pełnoletni, to zgody rodziców nie musi mieć. Jeżeli jest niepełnoletni, to musi być zgoda rodziców. No i później zgłosić się na komendę, a tam później automatycznie przychodzić na zajęcia i wyznawać odpowiednie wartości. A te wartości to, co powiedziałem na początku. Bóg, honor, ojczyzna. I tu jest wszystko. I tak pięknie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy oczywiście do jednostki strzeleckiej 1006, a dzisiaj razem ze mną pan inspektor Stanisław Świerczewski. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.